Efekt drewna bardzo łatwy i zawsze wychodzi. Tym razem do uzyskania takiego efektu będziecie potrzebowali płynną patynę, pędzel szczecinowy i koniecznie białą farbę kredową. Pomalowanie powierzchni farbą kredową jest nieodzowne, ponieważ farba kredowa zupełnie inaczej przyjmuje patynę niż każdy inny rodzaj farby. Zanim zabiorę się za malowanie efektu drewna, przygotowuję sobie ręcznik papierowy. Ciekła patyna jest preparatem penetrującym, natomiast farba kredowa przepięknie chłonie nam ten preparat. Jeżeli patyny na pędzlu będzie za dużo, zrobi nam się na powierzchni bardzo brzydka plama, której już nie wytrzemy. Efekt trochę taki jak malowanie na bibule. Ja wolę pędzelek nawet wytrzeć za bardzo i namalować efekt drewna, który będzie za jasny, bo takie coś można zawsze poprawić. Natomiast za grubą i za ciemną plamę można próbować rozetrzeć, ale nie zawsze to się uda. Pamiętajcie, że przy tym efekcie drewna trzymamy się reguły, że łatwiej kijek pocienkować niż go potem pogrubasić. Po przeschnięciu preparatu można nałożyć jego kolejną warstwę, co nam da fajny efekt przyciemnienia i cieniowania. A na koniec cieniutkim pędzelkiem, jak zwykle, narysuję szczeliny między deskami. Korzystam z bardzo cieniutkiego i długiego pędzelka o nazwie nitka. Jeżeli takiego nie macie, to można wziąć stary pędzel, wyciąć mu prawie całe włosie i także dostaniecie całkiem fajnie malującą niteczkę. Jeżeli deski nie mają być idealne, możecie im domalować ciekawe senki. Gdy preparat wysycha, to odrobinę jaśnieje. Jeżeli wydaje mi się to sensowne, dodaję drugą albo nawet trzecią warstwę bitumenu dla przyciemnienia niektórych miejsc. A na koniec mała inspiracja, co z takim efektem deski można zrobić. A ja dodałam obrazek z marynarzem w otoczeniu rameczki HDF. Trzeba pamiętać, że jeżeli dodajemy jakieś elementy, to zawsze warto je podcieniować. A ja jak zwykle z lubością przy deskach dodaję takie kółeczka wycięte z masy super lekkiej. Są one imitacją gwoździ. Oczywiście wszystko warto zalakierować. Ja polakierowałam lakierem akrylowym matowym i ostatecznie mój efekt deski z marynarzem prezentuje się tak. Listę wszystkich produktów, które użyłam w filmie, znajdziecie pod spodem, czyli w opisie filmu. Jak zwykle dziękuję za uwagę, zapraszam do naszego sklepu i na inspirello.pl.